Jeśli mówimy o obszarach, to chciałbym wspomnieć trzy razy o. Pierwszy to odwaga. Myślę, że dzisiaj to jest bardzo deficytowy obszar, i odwaga oczywiście nie jest czymś, co otrzymujemy natychmiast, odwaga rodzi się w miarę, ja nie mówię o ryzykanstwie, ja mówię o odwadze takiej Bożej odwadze. A ona, je, ona wzrasta wraz z naszym doświadczeniem. Kiedy przeżywamy coś z Bogiem, jedno doświadczenie, drugie, trzecie, czwarte, piąte i one są coraz trudniejsze, coraz bardziej wymagające od nas, to też buduje naszą odwagę, a więc uważam, że odwaga jest bardzo potrzebna liderom. Druga rzecz nazwałbym to ochotą, to znaczy taki stały poziom pragnienia dokonania rzeczy w swoim życiu. Taki stały poziom pragnienia służby, taki stały poziom jakby nieutraconej wizji tego, co, co robię. Bardzo często, kiedy obserwuję niektórych liderów, to, za, to zauważam taką sytuację, że są to ludzie zrywów, powstań. A potem po tym zrywie są bardzo zmęczeni, nie potrafią sobie poradzić z dalszymi jakby konsekwencjami swoich nawet dokonań i gdzieś to prędzej czy później upada. Ja jestem człowiekiem, który wierzy w kościół długodystansowy, bardziej maraton niż sprint. I trzeci obszar to taki obszar, który bym nazwał ambicją, ale nie źle pojętą ambicją. Ambicją, chęcią dokonania pewnego czynu, nie robienie czegoś tylko dla robienia. Lecz robienie czegoś w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Tego czasami mi brakuje, jeżeli patrzę na liderstwo, na przywództwo. Bardzo często, szczególnie w tych takich mniejszych społecznościach, kiedy obserwuję pastorów, to widzę, że bardzo często są to ludzie, którzy są, bo ktoś musi być. Natomiast wolałbym, żeby w kościele przywództwo spróbowali ludzie, którzy chcą ten kościół. Doprowadzić do jakiegoś miejsca, do jakiegoś momentu. Niedawno będąc w Stanach Zjednoczonych, dowiedziałem się, że mój przyjaciel, który był pastorem, rezygnuje z pastorstwa, ponieważ doprowadził zbór do pewnego momentu, do którego był w stanie i uważa, że ktoś inny teraz powinien poprowadzić ten zbór do następnego momentu. To jest bardzo duża pokora stwierdzenie czegoś takiego. Tego mi trochę brakuje, jeżeli patrzę na przywództwo w naszym kraju. Doprowadzę zbór nie wiem do 100-120 osób, doprowadzę służby do takiego, a nie innego poziomu, i jestem gotowy przekazać to dobrowolnie, z miłością i z radością, komuś, kto doprowadzi ten zbór do 300-400 osób. To tyle, jeśli chodzi o te obszary, które ja osobiście uważam za, za bardzo ważne w rozwoju liderów.